Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że gry mobilne powoli wypierają z rynku gry komputerowe? A wy sami na czym gracie częściej? Na komórce, konsoli czy może komputerze? Takiej listy jeszcze na moim kanale nie było. Całkowicie subiektywne zestawienie moich ulubionych gier mobilnych. A muszę przyznać, że nie jestem graczem. Zazwyczaj stronię od gier, więc jeśli już coś mnie wciągnie, to musi być to bardzo dobre. Także w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 gier na komórkę, które wciągnęły mnie najbardziej. Numer 10. Das Not Commute to pierwsza i jedna z nielicznych gier mobilnych w moim życiu, za które zapłaciłem, aby pograć w pełną wersję. Jest to jedyna w swoim rodzaju gra strategiczna, w której musicie poprowadzić samochód w wyznaczone miejsce. Następnie cofacie się w czasie i musicie poprowadzić inny samochód z punktu A do punktu B, tym razem uważając, aby nie zderzyć się z tym, który poprowadziliście wcześniej. W pewnym momencie praktycznie całe miasto zapchane jest waszymi samochodami, do których coraz Trudniej się dopasować. Numer 9. Altos Adventure to niesamowicie klimatyczna gra, w której zjeżdżacie na snowboardzie po przepięknych alpejskich wzgórzach. Po drodze zbieracie monety, uwalniacie lamy, grindujecie po dachach domów i omijacie przeszkody, w tym uciekacie przed rozdrażnionymi juchasami. Muzyka, grafika, sterowanie i zmieniające się pory dnia sprawiają, że naprawdę trudno będzie się wam oderwać. Numer 8 Wild Hunt to sportowy symulator polowań na dzikie zwierzęta. To, co najbardziej urzekło mnie w tej grze, to realistyczne lokalizacje z całego świata, w tym Polska, oraz szeroki wybór broni. Począwszy od zwykłych strzelb i pistoletów, Aż po łuki, a nawet noże do rzucania. Grafika 3D jest naprawdę zachwycająca, szczególnie kiedy prześwietlacie zwierzęta rentgenem, aby trafić je w konkretny organ. Jeszcze dla wszystkich wyczulonych to tylko gra. W normalnym życiu nie skrzywdziłbym nawet mrówki. Grunt to umieć rozróżnić grę od prawdziwego życia. Numer 7. Armored Warfare Assault to jedna z moich ulubionych strzelanek czołgowych na komórki. Jest bardzo dynamiczna, działa tutaj mechanizm odradzania, osadzona jest w realistycznym, Środowisku i naszpikowana ponad 60 nowoczesnymi czołgami, którymi możecie walczyć z innymi graczami online. Armored Warfare oparte jest na systemie postępu, dzięki któremu możecie zdobywać nowe umiejętności i specjalne bronie, takie jak naloty, granaty dymne czy pociski rakietowe. Wygodne sterowanie, dopracowana fizyka, grafika oraz efekty specjalne oparte na silniku Unreal Engine 4 wciągną was jak nigdy. Przypominam, że linki do prezentowanych przeze mnie gier, jak również do tej, do ściągnięcia której serdecznie zapraszam, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Numer 6. Hill Climb Racing chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ale druga część tej znakomitej gry wciągnęła mnie na długie tygodnie. Gra polega na pokonywaniu często ekstremalnie ukształtowanych terenów, udoskonalaniu właściwości swojego pojazdu, takich jak moc silnika czy przyczepność, zdobywaniu nowych pojazdów oraz nieustannym biciu swoich rekordów. Istnieje również opcja wyścigów online z innymi graczami. Numer 5 Jedną z moich licealnych miłości była strategiczna gra planszowa o nazwie Osadnicy z Katanu. Jakże się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że gra posiada także swoją mobilną wersję oraz możliwość gry online. Jak w przypadku każdej dobrej gry planszowej, nie wystarczy tutaj kilka słów, aby wytłumaczyć całość zasad. Po prostu zacznijcie grać, a wszystko przyjdzie samo. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że osadnicy z Katanu to taki trochę Minecraft, bo polega na zbieraniu surowców i budowaniu z nich, ale dla nieco bardziej dojrzałych graczy. Numer 4. Lubicie Scrabble? Scrabble również ma swoją wersję na komórki. Niestety oficjalna aplikacja jest tak absurdalnie naszpikowana reklamami, których nawet nie da się usunąć, wykupując wersję premium, że gry odechciewa się po jednym dniu. Jako alternatywę polecam Classic Words. Zasady i system punktacji identyczny. Zero reklam. A to, czym bije skrable na głowę, to to, że grając z komputerem możecie zablokować mu możliwość układania bardzo trudnych słów, o których normalny człowiek nigdy nie słyszał. Numer 3 Piano Tiles to gra muzyczna. Takie Guitar Hero, tylko że w wersji klawiszowej. W ogóle nie jest skomplikowana. Służy bardziej do relaksu i jako niezobowiązujący sposób na nudę. W rytm muzyki po prostu klikacie pojawiające się na ekranie klawisze pianina, aby bezbłędnie odegrać cały utwór. Numer 2. Kolejna prosta, ale niezwykle wciągająca gra, czyli Bubble Shooter. W Google Play znajdziecie setki gier tego typu, ale ja preferuję te najprostsze, w których nie będziecie tracić czasu na oglądanie niepotrzebnych animacji liczenia punktów i innych pierdeł, jak na przykład w przypadku Candy Crush. Po prostu strzelacie do baniek w jednakowym kolorze, próbując rozbić całą planszę. Taki odwrócony Tetris. Numer 1. Kim żebym był, gdybym nie polecił wam oficjalnej wersji GTA na komórki. Do wyboru macie trójkę, Vice City oraz San Andreas, które w zasadzie niczym nie różnią się od tych na komputer. No może tym, że możecie zabrać je ze sobą wszędzie. Ta ostatnia wersja kosztuje ponad 30 zł, ale chyba nie jest to dla was zdziwieniem, że za dobre gry się płaci. Okej, okay, tym komórkowym jak dzieciństwo Harry'ego Pottera akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, między nimi 10 najdziwniejszych smaków lodów na świecie. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, Polish soset z animacjami, wyznania do wysłuchania, także ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro, cześć!